I witamy ponownie w kolejnej wspaniałej rozgrywce 2 na 2. Dwaj mistrzowie, ja Vamp i... Ja Wasu. Albo mam nadzieję, Wosu. Że będę... Albo Wosu. Albo Wasu, Wasu, Wasu. Wasu, Wasu. A ja, doktor Wina to wychodzi, ale lepiej już zostajemy przy Vamp i Wąsu. No. Także ostatnio się bardzo skupiłem i nawet miałem swój wkład w zwycięstwo. Tak jest. I zrobiłem 50% planu, bo w trzeciej minucie 30 sekundach miałem chyba ze dwóch stalkerów na czterech, których powinienem mieć. A potem się posypałem. Ale i tak było w miarę okej. Okay. Nie ma co narzekać. Mogę ci się do czegoś przyznać? Trochę się boję, ale mów. Jak tam zrobiłem backdoor Dark Templarami, to przez przypadek, bo zrobiłem misklika i ty powiedziałeś, o, wbija się na bazę, a ja, o kurde, tam są. No. Czyli mówisz mi, że nie wiedziałeś, że im wbijasz na bazę. No. No cóż, to tym razem zerki Protoss, więc zerko P. Zobaczymy, trzeba, co się stanie. Trzeba improwizować, nie? Trzeba improwizować. Ale już zacząłem używać skrótów. Na przykład wiem, że probe jest pod E. I tak samo ten. A to możesz sobie włączyć skrót, Pylon, żeby ci wyświetlało na tym. To z automatu było. A, bazowo już to ustawione. Kiedyś trzeba było to włączać. No to nice. To very dobrze, very dobrze. Chyba pójdę w podobny build. Zrobię 1-1-1. Czyli, no, nieważne. Takie trzy budynki, żeby potem zrobić od razu latające. Spodobało mi się to. Zostawię jakiś bunkier, oczywiście ochrony. I od razu zrobiłem drugi gaz. Chcę sobie pójść potem tu. Protoss i Zerg. Zobaczymy, jak tym razem wyjdzie. Czy to mi się wyrobi z hajsem? Wyrobi mi się z hajsem, nice. Piękna sprawa. Zacznijmy od jednego bunkra. Na szybkości. Na podwyższeniu. What's going on? Command center upgrade complete. Go, go, go! Dobra, jest już jeden Marine, więc ten jak coś biegnie, to będzie zaraz nawet i dwóch Marine w bunkrze. Teraz wiem, że jak ktoś się zna, to powinienem tutaj robić tech laba czy coś, ale chyba na tyle jeszcze nie ogarniam, żeby to jakoś sensownie stajmować. Okej. Okay. No, taka prawda. Ja posłałem workera na wycieczkę krajoznawczą z tym, ja z gazem. Ja właśnie to zrobiłem. Świetna propozycja. Dobra, i pod F1 widzę, że mogę super workerów makro mieć czy coś tam. Aha, znowu mi się udało popsuć build. No dobra. Ekspansję też trochę za późno, bo to jest już trzecia minuta, ale trzeba sobie radzić. Stalker, Cybernetic Core, 2T, nie zdążyłem zacząć drugiego. Zerg. Zerg dopiero spawning pula robi, czyli zaczął od... Zaczął od... W sensie Boże, od ekspansji. Not enough minerals. Not enough minerals.
No, jak odpiąć jednostkę od grupy? No musisz zaznaczyć grupę ponownie, tylko bez tej jednostki. A, dobra, źle robię. Nie, nie atakuj mnie! Add-on complete. To się nie opłaca. SCV ready. Kolejnych marinów na podstawę. Ponieważ I'm scared. To po dwie życzki. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. This better be good. Tak, to not tak. Enough minerals. Not enough minerals. To się buduje. Proszę wejść, świetnie. Liberator. Tu liberator tu Banshee. Not enough minerals. Nie może jeszcze być. Not enough minerals. Not enough minerals. U, coś z minerałami słabo stoi, po coś popsułem. Nie też, ale mam dużo gazu. Not enough energy. Ale to znaczy tyle, że może. Może trochę lepiej mi z gazem pójdzie tym razem. Na co bym oczywiście nie narzekał. Not enough minerals. Wasze zwierzęta mieć razie czego wykrywanie. Not enough minerals. Ataki z tyłu nie zeszły. Not enough minerals. Dobra. Woli do przodu. Maskowanie Banshee. Na razie mnie na to troszeczkę nie stać. Ej, tu jest Broodlord. Czy jak to się nazywa, to taki... Gdzie? Pingi. Nie, to tak to się nazywa, to o, mięsne. Lord. Dobra, ja go zdejmę. Luz, luz. Mięsny jesz. Co to jest? Overlord, to jest ich supply depot zergów. Jednocześnie wykrywać jednostka transportowa, jeżeli się ulepszy. Mhm. Ja mam forge, czy nie mam forge? Not enough minerals. Not enough minerals. Ruch, dobra. Spokuję supply'a. Zajmijmy się tym na szybkości. Cyk. Not enough minerals. Dobra. Się cykam, co oni robią, jak zwykle, bo jesteśmy proskanerami. Znaczy zwiadowcami. Jeżeli chodzi o tę gierkę. Ale patrz na to, cyk. Parę stalkerów, roachy. Druga baza. Zerg się zbytnio nie rozrasta, prawdopodobnie idą po trzecią bazę. Tak jak zresztą i ja. To się wywracamy. Dobra, blink się researchuje. Szaleje, co? Mamy levela. Dobra, obserwery zrobię dwa. Jednego postawię u siebie, drugiego u ciebie. Możesz się rozstawiać, no to jest fajne. Not enough minerals. SCV ready. Not enough minerals. Ja zresztą też. Tutaj zostawię. Mineral field depleted. A? Tak. Unacceptable landing zone. Tak. Not enough. Ja ci postawię w głównej bazie ci postawię tego ziomka. Surveillance mode. Kamerkę będziesz miał. Kamerkę starszy... miałem też ty. Tutaj starsza pani z kotem siedzi w środku i jej obserwuje. Ale z Missy Teretów też to mam. A, tak? Tak. To nie będę go marnić. Ja specjalnie to postawiłem, żeby właśnie nic mnie nie zdziwiło, nie?
Okej. Okay. Ja podlecę sobie nim tam, wiesz, dalej. Dobrze. Buduję to. Budujemy to. Zbudujemy to. Ready to blunder. Żeby móc kolejkować więcej produkcji. A atak na nas idzie, mają parę tempestów. Dobra, ja się cofnę, oni w nas jadą. Nie, ty stój na froncie. A, to zejdź niżej, bo to masz bazę, nie? No, już idę. I wtedy będę mógł na spokojnie ci wjechać w ich latający. Nie, bardziej tu. Okej. Tak mi się wydaje, że będą raczej szli. Zresztą zaraz się okaże. Dobra. Idą. Dobra. To rób kulturalny wjazd. I wjadę na plecy? Nie. Nie, ty wjeżdżaj normalnie. Ja postaram się zrobić coś. To dawaj. No ja walczę. Fokusuję tempesty. Ja też. A banshee ci pomagają z naziemnymi, więc jest... Stawię liberatory. Dobra. Martwi. Latające. Mhm. A nie, jeszcze są. Tak, to zrobię. Ale damy radę. Cofnij się pod bunkier w razie czego. Ja dobiję tego tempesta, bo to jest jednak... Help. Dobra, zawracam. Strasznie dużo jednostek mają. No. A masz tempesty. A sobie nie pomoże. Skąd mają tyle? Tylko pod to się zbudował, nie? Mhm. Ale to jest taki trochę chyba all-in, więc może... Może to ugramy. Liberatory. Tam na froncie jest to. Zabiorę te wikingi, którzy żyją. Ja to chyba śpię. Możliw. Dobra. Wybiłem Roachę i całą armię Zerga, że on ją zaraz odbuduje. Są tu jeszcze. Ja się pozbyć latający, to jest główny problem. Dobra. R padł. Insufficient vesfield gas. Chcę odbudować drobinkę. Well,
Ostatni tempest spada. Dobra. Czekaj, ja mam tutaj kamerkę. To można im rozwalić. Patrz, tu mają niebronione. Dobra. Postaram się zbierać. Oj, bazy mnie atakują. Jaką armią? No, nic nie mam. Ciężko się odbudować będzie. Ty, ale... Na bazę nam wbijają. Kariery mają. Fuck. Jezu, te roachy. Spam roachy nas tak rozwalił. Aż no. Mi się nie chce wierzyć, co tu się wy... jak zwykle gaz wyratowało. Tak to jest GG. Czyli wątpię, żeby nam się coś udało. No tak, ale oni dużo nie robią. Tak, dużo nie robią. W jakim sensie? No zobacz, tylko te roachy idą. Nic poza tym. No tak, tylko mamy rozwalone bazy, nie mam żadnych ekspansji, oni się żyją, dobrze się mają, nie? W sensie jakbyś deteki powysyłał, te niewidzialne, to może byś nawet bazę rozwalił. No niby tak. Ale tak poza tym to sądzę, że może być bardziej słabo niż dobrze. Dawaj, jeszcze spróbujemy, tylko zwoluj nam gdzieś ten. To wejście, którym wchodzą to. Gdzie moja armia? Wszyscy zginęli? Od czego? Nie rozumiem, co się stało. Our SCVs are under attack. White plan is locked. Got freedom. Oh yeah, nie to one. Base is under attack. Our allies are being attacked. O, stalkery zrobili. Atakują nas. A też ich atakuje? Czym? Gdzie? A, to są te bestie.
Ja też ich zaatakuję. O Boże, ale zostaną jeszcze te dwa liberatory są, że za to ich koniec. Base is under attack. Our SCVs are under attack. Ty, on roczy wysłał do obrony. Co? Dobra, ale kariery już mają. Tak, właśnie dużo tych karierów mają. Znaczy dużo. 2-3 to już dużo. Mhm. To co, Gigi? Jeszcze patrz, jakim walczę, rozwalam Queen. Na bazą odlatuję. Lecę w świat. Całą produkcję Zergowi rozwalę. Wierzę w to. To nie produkcje, tylko jednostki. Nic to nie da oczywiście, ale... Ktoś tu strzela do mnie. Kulka pewnie. Base is under attack. O, patrz ile karierów. O, jest! To tyle. Zostaliśmy rozniesieni. Easy. Ale postęp. Do Ligi Brązowa 2, mimo że jesteśmy w Masterzy. Grozi ci degradacja. To logiczne. Ja się nawet nie spociłem. Zdobyliśmy ten z lepszymi wynikami. Ciekawe. No nie wiem, skoro Samary miałem słaby. No ale cóż, to tyle w tej walce i na razie. Dzięki.